teraz trzymam się w bieżącym, że tak powiem, ugadowaniem. Bardzo proszę. I pan skarbnik, tak jak umawialiśmy się, 15 minut do 30 w porywach. 15 do 30 w porywach. Najważniejsze rzeczy, tak, zresztą żeśmy to. To sekundę jeszcze, panie skarbniku, bo to. Tak, zaraz będzie. To już jest przygotowane sprawdzenie obecności. Bardzo proszę udział w sprawdzeniu. Państwa w sprawdzeniu obecność. I bardzo proszę obecność na sali w punkcie pod tytułem informacja prezydenta w sprawie sytuacji finansowej miasta, ponieważ w dniu wczorajszym komisja budżetowa taką informację otrzymała, uznała za konieczne przedstawienie tego całości państwa rady, biorąc pod uwagę, że nie każdy nie wszystko mógł w szczegółach przeanalizować. Zaraz będzie. Sekundę, panie skarbniku, bo jeszcze minuta na sprawdzenie obecności. Jeszcze nie można. Od roku 2014
jako średnia arytmetyczna trzech poprzedzających ten obraz będzie stanowiła o możliwych, o wielkości możliwych do poniesienia kosztów obsługi zadłużenia. Nierozważne kształtowanie struktury wydatków, w szczególności nadmierny rozrost wydatków bieżących, powodował będzie bowiem zmniejszenie podstawowej części wprowadzanej do tego algorytmu po stronie prawej, a mianowicie średniej arytmetycznej ostatnich trzech lat nadwyżki operacyjnej tej różnicy między dochodami bieżącymi a dochodami bieżącymi powiększonej o dochodach sprzedaży nie. Może się bowiem okazać, a w sytuacji procesu fiskalnego, który wciśnięty jest nie tylko na kraku, ale i innych gmin, że w roku 2014 owa nadwyżka operacyjna powiększona o dochody ze sprzedaży mienia będzie kształtowała się na takim poziomie, że niestety koszty obsługi zadłużenia ponoszone w związku z istniejącym dziś w roku 2012 zadłużeniem okażą się zbyt wysokie. Reakcją będzie brak możliwości zadłużania się na spłatę długu, którego termin upływa w roku, spłaty upływa w roku 2014 i sfinansowanie tej spłaty długu z dochodu, w szczególności na wyższych dochodów nad wydatkami bieżącymi. Oczywiście również kosztem wydatków inwestycyjnych, żeby była pełna jasność. A zatem bardzo proszę, to są wyniki półrocza realizacji budżetu za półrocze, nie operujące procentami realizacji planu, lecz operujące wielkościami faktycznie osiągniętymi. Dochody ogółem obok kolumna, dochody bieżące i wreszcie dochody majątkowe. W drugim grupie wskaźników wydatki ogółem, wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Jak Państwo widzicie, budżet nasz zamknął się ujemnym wynikiem finansowym. 220 milionów złotych na pierwsze półrocze. Na koniec pierwszego półrocza zrealizowane dochody budżetu w porównaniu z dokonanymi wydatkami wykazały deficyt budżetowy w wysokości 220 milionów złotych. Zaraz przejdę do bliższego. Jeśli chodzi o nadwyżkę operacyjną, czyli różnicę między dochodami bieżącymi, brązowy wskaźnik w grupie dochodów, a wielkością wydatków bieżących, nadwyżka operacyjna wyniosła niespełna 13 milionów złotych. I wreszcie dokonałem porównania finansowanie wydatków majątkowych z dochodów majątkowych. Dochody majątkowe 65 milionów, wydatki majątkowe poniesione w pierwszym półroczu tego roku. 297 milionów, czyli w gruncie rzeczy należało zaangażować wydatki bieżące w wysokości 233 milionów złotych finansowanie właśnie wydatków majątkowych. Dlaczego nie używam pojęcia kredyt? Nie używam pojęcia kredyt, bo Wysoka Rada uchwaliła w budżecie, w treści budżetowej, że gmina może zaciągnąć kredyty jedynie na spłatę przypadających, stających się wymagalnymi w roku 2012, rat kredytów i pożyczek. A zatem nie ma miejsca na finansowanie z przychodów kredytowych, jak również z emisji obligacji, wydatków. Przychody są przeznaczone na rozchody. Na samym końcu swojego wystąpienia wrócę ponownie do tego wątku. Bardzo proszę o wykres. Na tym wykresie mamy przedstawiony nasz deficyt, jak on rósł w ciągu miesięcy. Roku 2012 od stycznia. Weszliśmy na koniec stycznia z 50 milionami deficyty, jak Państwo wiecie, wtedy płatności były bardzo wysokie. Wiążące się chociażby z koniecznością spłaty wysokich wydatków majątkowych związanych
z odroczoną płatnością stadionu Krakowicy. Nieco sytuacja poprawiła się w marcu, ale od marca mamy dwustronny zjazd z deficytem naszego budżetu. Jak się ma deficyt budżetu na koniec czerwca, czyli pierwszego półrocza roku 2012, do odpowiadających temu okresowi deficytów i lub nadwyżek zadłużenia? Macie Państwo na wykresie. Począwszy od roku 2004 jest miesiąc w miesiąc prowadzona ilustracja, która uzmysławia, czym różnimy się od poszczególnych lat. Proszę zobaczyć, umowny rok 2008 jako pierwszy rok kryzysu, do niego będę nawiązywał w dalszym swoim wystąpieniu. Mieliśmy nadwyżkę. Obecnie mamy deficyt największy w latach od 2004, jeśli chodzi o półrocze. Bardzo proszę, jeszcze jedno chciałbym dodać. Deficyt budżetu uchwalony przez Wysoką Radę w budżecie wynosi 60 360 000 zł. Co oznacza, że w połowie roku deficyt nasz przekraczał 3,5-krotnie wielkość na koniec roku. Czy jest możliwe poprawienie sytuacji? Jest możliwe poprawienie sytuacji. Problem polega na tym, czy dochody, które zaplanowaliśmy, spłyną do budżetu miasta. Przypomnę, zaplanowaliśmy m.in. 56 milionów refundacji z Unii Europejskiej środków zapłaconych przez nas na Łaszów 2 oraz na spalanie. Wprowadziliśmy do budżetu jako źródło sfinansowania deficytu 30 milionów ze sprzedaży akcji Krakowa. Oczekujemy teraz na wyniki tego właśnie ogłoszenia o sprzedaży tych akcji. Wprowadziliśmy po stronie dochodów ze sprzedaży mienia 5 milionów ze sprzedaży nazwy stadionu Wisła. Co roku po 5 milionów przez 4 lata. Czy te dochody zostaną osiągnięte? Gdybyście Państwo mnie zapytali, powiedziałbym, że istnieje wysokie ryzyko nieosiągnięcia w takiej wysokości. Nie mówię o innych dochodach, o których Państwu mówiłem, gdy prezentowana była autopoprawka pana prezydenta do projektu budżetu, wiążąca się z podmianą ustawy budżetowej przez ministra finansów. Gdzie zmniejszenie dochodów z PIT pan minister finansów i parlament uznali, że w stosunku do informacji z października roku 2011 będącej podstawą naszego projektu budżetu, że będą o 49 milionów mniejsze, będzie zmniejszyli o 20, jak Państwo pamiętacie. Podobnie jeśli chodzi o dochody z CIT. Przypomnę, lubiłem to relacją w sposób najprostszy, matematyczny. Relacją udziału naszego, udziału w PIT-ie wpływającym do budżetu państwa według pierwszej wersji projektu budżetu państwa, do udziału w drugiej wersji wyszło mi znowu zmniejszenie PIT-u, o czym Państwo już mówili. A zatem, drodzy Państwo, tak kształtuje się rzeczywiście zrealizowany deficyt na 30 czerwca 2012 roku. On nie przesądza o wielkości deficytu na koniec roku, jak Państwo widzicie, różnie się ustalało, ale on może już sugerować, że problem z deficytem najprawdopodobniej wystąpi. Następna sprawa, nadwyżka operacyjna netto, czyli dochody bieżące i wydatki bieżące. Proszę zobaczyć. 12 618 tysięcy złotych to jest 5% planu na cały 2012 rok. A plan tej nadwyżki operacyjnej netto wynosi 239 667 tysięcy złotych. Co to znaczy? To znaczy, że w planie naszym w uchwalonym budżecie różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi została o
określona kwotą 239,5 miliona złotych. Na półrocze osiągnęliśmy 12,6 miliona złotych, co stanowi 5% tego planu. To również nie przesądza, jak ukształtuje się na koniec roku pod warunkiem wpływu dochodów w wysokości zaplanowanych i pod warunkiem nie powiększania wydatków bieżących. No bo jeśli wydatki bieżące zostaną powiększone i plan zmieniony, to ta nadwyżka będzie mniejsza. Dlaczego nie mówię? A mówię o nim dlatego, że ona stanowi podstawowe źródło finansowania inwestycji w naszym budżecie. Podstawowe źródło finansowania inwestycji w naszym budżecie to nadwyżka operacyjna plus dochody ze sprzedaży. Bardzo proszę o kolejny. Tu jest właśnie ta nadwyżka operacyjna powiększona o dochody ze sprzedaży mienia, która jest wymogiem artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. O ile w roku ubiegłym, zauważcie Państwo, w roku 2011 osiągnęliśmy wysoką nadwyżkę operacyjną powiększoną o dochody ze sprzedaży mienia, to zauważcie Państwo, że kształtowanie się tej wielkości w tym roku odbiega od tego, jak kształtowała się w roku 2011. Co oznacza, że dochody bieżące zaplanowane nie idą tak, jak zaplanowaliśmy, a wydatki bieżące idą bardzo dobrze. Cieszy się z tego, czy nie cieszy? Osobiście w kontekście wymogów artykułu 243 ustawy o finansach publicznych, które oprotestowywaliśmy jako samorząd, wydaje mi się, że nie ma się z tego cieszyć. Rok 2012 będzie drugim rokiem. 2011, 2012 i 2013. Drugim rokiem, który zostanie wzięty do średniej aritmetycznej, wyznaczającej kwotę obsługi długu na rok 2014. Dziękuję, proszę bardzo. Drodzy Państwo, przyrosty wykonania budżetu w milionach złotych. Nie, następny proszę. Tak. O, to skrócimy. Otóż, drodzy Państwo, może jeden wcześniej, jedno stan na 30 czerwca, a to nie ma. To ja w takim razie Państwu powiem. Zadałem sobie trud i odniosłem wielkość wykonanych dochodów i wydatków na 30 czerwca z roku 2012 do tychże samych z roku 2008, na to by się mówi, był to pierwszy rok kryzysu i się wszystko miało załamać. Czy załamało się w naszym budżecie? W moim przekonaniu obecnie odkrywamy skutki tego, by się nie załamało, bośmy nie chcieli, żeby się załamało. Już Państwu pokażę to, o czym powiem, ale to od razu nie tracę czasu. Dochody ogółem zrealizowane w pierwszym półroczu roku 2012 były wyższe od dochodów zrealizowanych w pierwszym półroczu roku 2008 o 246 milionów złotych. Widać ten kryzys? No jakby go nie widać, dochody nie zmalały. Dochody bieżące zostały zwiększone o 221 milionów złotych. Widać kryzys, który polega na gwałtownym załamaniu dochodów? No nie widać. Jeśli chodzi o dochody majątkowe, 25 milionów wzrostu. Tu głównie dochody ze sprzedaży mienia plus ewentualnie dochody majątkowe jako dofinansowanie środków unijnych naszych inwestycji. Ale popatrzmy, co się dzieje po stronie wydatków. Wydatki dokonane w pierwszym półroczu roku 2012 przekraczały wielkość wydatków dokonanych w pierwszym półroczu roku 2008 o 638 milionów złotych. Dochody wzrosły o 246, a wydatki o 638. Same wydatki bieżące wzrosły o 460 milionów. Zaś dochody bieżące 221. Różnica to nadwyżka operacyjna. Gdybyśmy rozpoczynali naszą działalność samorządową w roku 2008, to na połowę roku osiągnęlibyśmy deficyt operacyjny w wysokości, jak Państwo widzicie. Dobrze się z nami stanie. I wreszcie ostatnia wielkość
majątkowe wzrosły w porównaniu z wydatkami dokonanymi w pierwszym półroczu roku 2008, wzrosły o 178 milionów. Oczywiście odroczona płatność, nie miliona obrazy. Odroczona płatność za Wisłę i Kratowę. Dokonana w pierwszym kwartale roku 2012, czego nie było w roku 2008. Ale to jest wydatek. I go trzeba brać do analizy. Jeśli chodzi o dochody, zauważcie Państwo, co się działo z dochodami. Ten przyrost 246 milionów rozkładał się na przyrost dochodów własnych. Te, na które gmina ma bezpośredni lub pośredni wpływ. O 121 milionów, 38 milionów to wzrost dochodów z PIT-u. Zauważcie Państwo, pierwsze półrocze 2012 w porównaniu z pierwszym półroczem 2008 porównanie powoduje, że dochody z PIT-u są tylko 38 milionów wyższe. Tu nie ulega wątpliwości wpływ kryzysu jest widoczny. A jeszcze bardziej widoczny w dochodach z CIT-u. Dochody z CIT-u, czyli podatku dochodowego od osób prawnych z terenu naszego miasta. W roku 2000, po pierwszym półroczu 2012 były o 32 miliony mniejsze niż osiągnięte z tego samego tytułu w roku 2008 na koniec czerwca. To jest wpływ kryzysu. I z tego sobie należy zdawać sprawę, że na tym roku się nie skończy. O czym przekonują informacje, które przecież każdego z nas bombardują codziennie. Jeśli chodzi o subwencję ogólną, i wreszcie dotacje wzrosły o 29 milionów i zmniejszyły się o 7 milionów złotych dochody pozyskane, nie planowane, pozyskane z bezwzględnych źródeł zagranicznych. Proszę następnie. Ważną rzeczą jest to, o czym za chwilę powiem. Wiem, że się będę narażał, ale już taka dyskusja się odbyła na tym, na ten temat, że wydaje mi się, że to może być jakimś ułomem, zgoda, podsumowaniem również tej dyskusji z punktu widzenia finansowego. Otóż tutaj przedstawione są przyrosty w sferze zadań oświatowych. Sferze zadań objętych subwencją oświatową. Ogółem wydatki na oświatę na tym miejscu dzielą się na dwie zasadnicze grupy. Na te wydatki, które są finansowane subwencją oświatową, bo wchodzą w zakres finansowania subwencji oświatowej, i te zadania, które w zakres subwencji finansowania subwencji oświatowej nie wchodzą. W pełni zadania własne, gdzie ponosimy własne środki, bo musimy je ponosić. Bo to jest zadanie własne, nie finansowane subwencjami dotacji. Zauważmy, przyrost wydatków bieżących w tym okresie 2011 koniec roku w stosunku do końca roku 2008 wyniósł 181 milionów złotych. Przyrost wydatków bieżących na oświatę w sferze objętej subwencji. Sam przyrost wynagrodzeń w okresie tych 4 lat w sferze objętej subwencji oświatową, będę powtarzał jak mantra, bo to nie wszystkich wynagrodzeń. Wyniósł 124 miliony u nas w mieście. Natomiast przyrost subwencji oświatowej 4 lata wyniósł 120 milionów złotych. Co to oznacza? Że subwencja oświatowa nie pokryła nawet przyrostu wynagrodzeń w sferze objętej subwencją oświatową. Nie pokrywa. A gdzie wydatki rzeczowe? No, w kieszeni samorządu. Wszystkie wydatki, mimo że subwencja oświatowa uwzględnia w swoim algorytmie również i wydatki, część wydatków oświatowych. My w pełni, jeśli chodzi o od roku 2008 do 2011 wzrost, pełni je pokryliśmy z naszych środków własnych. Drodzy Państwo, czy to jest informatyczne, czy nie? No wydaje się, że tak. Zauważcie Państwo, 61 milionów. To jest kwota, o którą
wzrosła dopłata z środków własnych miasta do subwencji oświatowej. To nie jest suma poszczególnych lat. Tylko w roku 2011 dopłaciliśmy więcej o 61 milionów do zadań realizowanych subwencją oświatową niż w roku 2008. Przyrost o poziomach wielokrotnie Państwa informowałem. Tu jest tylko, co się zmieniło w czasie tego kryzysu. To, jeśli to zresztą. I wreszcie 43 miliony to jest przyrost wydatków bieżących w zakresie zadań oświatowych nie objętych subwencji. To tych pełni własnych. Te, co jest rzeczą oczywistą, rosną w miarę różnego rodzaju zobowiązań, nie tylko samorządu. Jeśli chodzi o wynagrodzenia, to nie samorząd decydował. Co więcej, samorząd nie było podczas negocjacji. Podwyżek płac nauczycieli. Nie było strony samorządowej. Myśmy to dostali, zapewnienie w pełni będzie sfinansowane z środków budżetu państwa. Tak jest sfinansowane, że nawet przyrost wynagrodzeń nie jest sfinansowany przyrostem subwencji oświatowej. Być może, że warto by było przekonać posłów, aby uchwalili ustawę, w której samorządowi pozostawi się to, co miał od dawna, zwłaszcza w II Rzeczypospolitej. Finansowanie wydatków bieżących inwestycji w zakresie oświaty, a wynagrodzenia z budżetu państwa. Tak było w latach 91, 2 i 3 odrodzonego samorządu. To było finansowane z dotacji z budżetu państwa. I nauczyciele byli pracownikami państwowymi. Jakby teraz nie byli. Są pracownikami samorządowymi, ale to jest samorząd to państwo. Tylko źródło finansowania nie było. Być może warto wrócić w tym czasie, jak jest obecnie, do tego typu, przynajmniej pomysły. Ja wiem, że one będą szalenie trudne nawet do uzasadnienia, być może przed Państwem również, ale nie jest wykluczone, że mogłoby się okazać, że w jakimś stopniu bardziej sprawiedliwym podzielilibyśmy się tym, o czym nie decydujemy, a decyduje za nas ktoś inny. A my otrzymujemy niewystarczającymi środkami to, co ktoś zdecydował. Istnieje możliwość rozsądnego, racjonalnego i rozumnego rozwiązania tego problemu. Z korzyścią dla nauczycieli. Tylko nie z taką opcją niespodzianki dla samorządu. Nie z taką opcją. Następna sprawa, tu pewne działy, tylko pozwoliłem sobie szczególnie, moim przekonaniem dość szczególnie. Otóż tu jest dział transportu i łączności. Porównałem stan wydatków budżetowych budżetu roku 2011 do stanu wydatków budżetu roku 2008, żeby stwierdzić wpływ kryzysu. Proszę zobaczyć. Wydatki ogólne na transport i łączność w dziale 600 spadły o 189 milionów. Spadek wydatków majątkowych w tym dziale 175 milionów. I o 14 milionów spadły wydatki bieżące. Dział transportu łączny, drogi, komunikacja. Co wzrosło? Mimo że ogólne wydatki bieżące spadły o 14 milionów, to co wzrosło? O 65 milionów wzrosły wydatki bieżące na komunikację zbiorową. O 65 milionów wzrosły przy spadku wydatków bieżących o 14 milionów. Co to oznacza? Pozwolę sobie napisać tekst. Czy oznacza to dekapitalizację całego majątku finansowanego z tego działu przy jego wzroście w ciągu tych 4 lat o 931,5 miliona złotych. Taka jest łączna suma wydatków majątkowych w tym dziale dokonana w okresie tych 4 lat. Co to znaczy? Że na stan majątku miasta zostały wpisane środki trwałe nad różnymi postaciami o wartości 931,6 miliona złotych. No to co się stało? Skoro wydatki bieżące spadły, wzrosły wydatki bieżące na komunikację zbiorową, no to spadły w odpowiednim
pokłosi wydatki na remonty. Wydatki na remonty, co oznacza dekapitalizację majątku. Oczywiście być można za to stać. Ja tutaj nie dyskutuję i nie chcę Państwa przekonywać. Ale wydaje mi się, że jeśli inwestycje oddaje się do użytkowania, to równocześnie planuje się wzrost wydatków bieżących związanych z konserwacją, utrzymaniem w należytym porządku, jak również w należytym stanie używania danej inwestycji. Czy o drogach można inaczej mówić niż w kontekście tym, które wymagają remontu? Tylko jak się remontu nie dokonuje, to potem powstają awarie i trzeba w trybie awaryjnym o wiele więcej wydać. To są liczby i być może ułomna moja interpretacja. Za co Państwo przepraszam, jeśli jest ułomna. Bardzo proszę następne. Tu porównałem z kolei w tym okresie kryzysu, narastającego kryzysu, wydatki w różnych działach struktury budżetu, w różnych działach klasyfikacji budżetowej. Zauważcie Państwo, że mamy do czynienia ze spadkami wydatków i odbyłem bieżących. Dotyczą one pierwszych 4-5 prostokącików. Spadły wydatki na gospodarkę mieszkaniową. O 23 miliona, wydatki bieżące o 19 milionów. Czy tu są remonty lokalne? No wydaje się, że w wydatkach bieżących chyba tak. Następnie spadły wydatki na administrację publiczną. Ogółem 15 bieżące 12. Spadły. W porównaniu z rokiem 2008, który był pierwszym rokiem kryzysu. Ciekawe, jak wyglądało porównanie z innymi miastami. Niestety nie mam odpowiednich, ale mam odpowiednie dane. I nie zdążyliśmy ich tylko przetworzyć, bo bym Państwu pokazał, jak to wygląda w innych miastach. Proszę? Ale sami tniemy. Sami tniemy. Panie Przewodniczący. Wreszcie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową. O 7 milionów wydatków ogółem zmarały, ale wzrosły wydatki bieżące. O 5 milionów. Co jest rzeczą, nie ulega wątpliwości, no z zakresu takich dobrych w tej sytuacji kryzysowej, jeśli o to taką uznamy, jedna z dobrych praw. Następnie co rosło? Obsługa długu publicznego, drodzy Państwo. Tak, wzrosła w tym okresie o 10 milionów. Ale o 10 milionów. Nie o 32, 35, a tam 10, o 10 milionów. Wiązała się z różnymi okolicznościami, między innymi z próbami restrukturyzacji zamienienia na tańszy lub tego droższego, nie da się wyborze jednym, oraz cenę zamienić na tańszy dług, żeby spłacić wcześniej. Międzynarodowe instytucje finansowe lubią, jak się spłaca wtedy, kiedy wyznaczyły terminy, bo na tej podstawie kalkulują wasze swoje działania. Wreszcie, drodzy Państwo, ochrona zdrowia. Wzrost wydatków ogółem o 8 w tym, ale wzrost wydatków bieżących o 10. Z czego wynika, że zmniejszyły się wydatki inwestycyjne. O 2 miliony. Wreszcie, drodzy Państwo, pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Wzrost wydatków ogółem o 32 miliony, a wydatków bieżących o 35 milionów. W tym okresie kryzysowym. Uważam, że dla tego wrażliwego społecznie działu jest to tendencja prawidłowa. Wreszcie, drodzy Państwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska spadły o 49 milionów ogółem wydatków, w tym wydatków bieżących o 2 miliony. Kolejna sprawa to dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wydatki ogółem wzrosły o 45 milionów złotych w budżecie roku 2012 w porównaniu z budżetem roku 2008. Natomiast wydatki bieżące wzrosły również o 21 milionów. Rozumiem, że w ten sposób, ale nie, przepraszam, ja nie mówię, ja tylko mówię o liczbach.
2008 roku, 2011 wzrosło z 12 milionów, wydatki bieżące o 9 milionów. Ten wzrost o 9 milionów to jest podwojenie wysokości wydatków na kulturę fizyczną i sport w roku 2008. W roku 2011. Podwojenie. Rzadko która z tych dziedzin podwoiła wydatki na swoją bieżącą działalność. I wreszcie wracam, proszę Państwa, do tego, czy to zaproszę. Zadłużenie miasta Krakowa na 30 czerwiec w milionach złotych wyniosło 2 336 700 000. Zadłużenie to miało następującą strukturę. Kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym również miejsca obligacji. 2 123 200 000 do niedawna, tylko ten element wliczany do skumulowanego zadłużenia i dochodzenia do wielkości 60% planowanych wydatków. Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na koniec czerwca, na dzień 30 czerwca wykorzystana była linia kredytowa o wysokości 200 milionów, wysokości 162,7 miliona. Co to znaczy wykorzystanie linii kredytowej, bo to może robić pewne niejasności albo interpretacyjne błędy. Otóż wykorzystanie linii kredytowej oznacza wykorzystanie dopalacza przy kształtowaniu płynności finansowej budżetu. Dopalacz. Co to znaczy dopalacz w tym przypadku? To znaczy, że aby uregulować zobowiązania na 162,7 miliona złotych, musieliśmy wykorzystać linię kredytową, czyli zaciągnąć zobowiązania wobec jednego podmiotu, jakim jest branża. Przecież to są zobowiązania. Podobnie jak te, których nie zapłaciliśmy. Podobnie jak te, których nie zapłaciliśmy. Stąd zaliczone to zadłużenie na koniec czerwca. Przypomnę, linię kredytową do końca roku kalendarzowego będącego rokiem budżetowym jednostka samorządu terytorialnego ma spłacić w całości. Tak to jest określone w ustawie o finansach publicznych. Bo to jest zobowiązanie, dzięki któremu regulujemy zobowiązania wobec innych. Następna sprawa to zobowiązania wykazane zgodnie nie z RMK, tylko z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 20, ale proszę wybaczyć pośpiech. Ministra finansów z dnia 28 grudnia 2011 dotyczące poszerzenia tytułów dłużnych. Pamiętają Państwo nasze perspektywy z początku ubiegłego roku, kiedy Regionalna Izba Obrachunkowa zaliczyła do naszego zadłużenia, powołując się na rozporządzenie ministra finansów, wszystkie umowy wieloletnie. W tej chwili doszliśmy do pewnego konsensusu, ale pojawiły się interpretacje, nie tylko nasze krakowskie, że należy zaliczyć tam wyłącznie odroczoną płatność. Umowę z odroczoną płatnością. I takich umów mamy na 42,9 miliona. Wreszcie zobowiązania wymagalne. To te, których nie zapłaciliśmy na koniec czerwca i od których liczone są odsetki karne. I drodzy Państwo, od tej kwoty należy zgodnie z ustawą o finansach publicznych odliczyć kredyty, pożyczki, emisje papierów komunalnych związane z realizacją programów i projektów finansowanych z udziału środków unijnych, nazwijmy to potocznie. 141,8 miliona. W związku z tym zadłużenie po uwzględnieniu obliczeń wynosi 2,194,900,000. Dochody planowane w uchwalonym budżecie, planowane na koniec czerwca wyniosły 3,512,000,000. Plan dochodu budżetu. I teraz wskaźnik bez obliczeń, czyli 2,336,700,000.
miliona odnoszone do kwoty 312,9 to 66,52%. Ale ustawa o finansach publicznych pozwala na odliczenie z tego wskaźnika tego, o czym mówiłem, w pozycji 2. Kredyty, pożyczki i JST na realizację programów i projektów finansowanych z udziału środków unijnych. I po odliczeniu wskaźnikiem wynosi 62,48. Taka była wysokość naszego zadłużenia, uwzględniającego zadłużenie długoterminowe oraz kredyt w rachunku bieżącym i te dwa tytuły, o których tutaj wspominam, na koniec czerwca 2012 roku. 62,48. Bardzo proszę kolejność. Chciałbym zwrócić uwagę, bardzo proszę co? Pytanie jakieś, tak? Bardzo proszę, nie ma być dyskusji. Pan skarbnik to przedstawia, prosiłbym o finalizowanie. Do końca roku na 30 czerwca. Pan skarbnik dokończy. Ostatni, ale to jest symptomatyczne. Jeśli, drodzy Państwo, mamy mówić o kredycie, o kryzysie, to popatrzmy, jak on u nas się ujawnia. On się ujawnia właśnie w płynności i w kosztach utrzymania płynności. Od roku 2000, a zatem od roku, kiedy wprowadziliśmy rachunek skonsolidowany, przedstawiam Państwu na tym wykresie podstawowe charakterystyki wiążące się z stosunkami finansowymi miasta z bankami, z systemem bankowym, a zatem nie tylko z bankiem, który obsługuje nasz rachunek. Do tego rachunku włączane były w latach poprzednich, wtedy, kiedy mogliśmy sobie na to pozwolić, lokaty. Natomiast tu pozostały wyłącznie nie mamy żadnych. Overnighty i lokaty weekendowe. To Państwo pytanie, czy macie tylko są za lokaty. Jeśli pozostaje saldo rachunku skonsolidowanego dodatnie na koniec dnia, no to wtedy lokuje to bank na overnighcie. Może sprzedać na rynku międzybankowym to WIBORze plus jakaś marża dla siebie. My mamy określone, jaką kwotę z tego tytułu nam ma zapłacić z tytułu procentowania. W tym roku nie osiągnęliśmy z tego tytułu ani złotówki. Nie osiągnęliśmy ani złotówki. Natomiast, drodzy Państwo, żeby Państwa nie skłamać, koszt tego kredytu w rachunku otwartym przez to, że wykorzystywany był półroczu przez 181 dni. Koszt tego kredytu wynika, jak Państwo tu widzicie, na koniec liczę już ponad 2 miliony złotych. Za cały ubiegły rok wyniósł 800 tysięcy złotych. Obecnie za pół roku wyniósł 1,8 milion, a na koniec lipca, bo już takie wykość mam, wyniósł ponad 2 miliony złotych. Co to jest za koszt? A to jest koszt tego, że możemy regulować zobowiązania wobec naszych kontrahentów, wielu, zobowiązaniami zaciąganymi u jednego kontrahenta w banku. Kredyt trzeba spłacić. Bank nie jest instytucją charytatywną. A zatem, drodzy Państwo, próbowałem powiązać z sobą to, co w tej chwili najbardziej nam dolega. To jest płynność finansową budżetu miasta z tym, co w moim przekonaniu ułomnym stanowi o przyczynach naszych trudności. To nie chwilowe niedostosowanie strumienia dochodów i wydatków, ale te struktury, o których Państwu pokazałem, porównując rok 2011 z rokiem 2008. Stworzyliśmy taką strukturę, która nie jest możliwa do realizacji bez zobowiązań. Co to są zobowiązania? No zobowiązania są to
jest to ta część planu wydatków budżetu, która nie przybrała formy wydatku budżetowego. Bo wydatek budżetowy może być dokonany jedynie do wysokości wyznaczonej poziomem uzyskiwanych dochodów. I jeśli teraz my rozpisujemy kolejne przetargi, jeśli zawieramy kolejne umowy, w wyniku których powstają zobowiązania finansowe, to oczywiście ryzyko jest bardzo wysokie tego, że braknie dochodów na to, aby wywiązać się z tych zobowiązań. Innymi słowy, aby część tych zobowiązań, daj Boże jak największa, uzyskała formę wydatku. Przekształciła się w wydatek. Bo jeśli nie przekształci się w wydatek, to pozostanie zobowiązanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu skarbnikowi. Ja poproszę pana skarbnika, bo pan biuro skarbnika przesłanie do mnie, a potem ja roześlę państwu radę tą prezentację. Rozumiem, że wy już stawicie, bo tam widziałem, że tam były jakieś dwa slajdy spoza, ale to państwo to stawicie, żeby była ostateczna. Nie przewidzieliśmy w tym punkcie dyskusji, ja tego podsumuję, to co pan skarbnik powiedział, bo wymaga jakiegoś podsumowania. Z tego co pan skarbnik pokazywał, zagrożony jest co najmniej 120 milionów dochodów na koniec roku i być może przekroczenie ponad 200 milionów wydatków. To jest kwota, której nie udźwigniemy. Mało, bo to oznacza, że na koniec roku czeka nas, może nawet nie na koniec, niestety dużo wcześniej, czeka nas rażący problem z płynnością, powiedziałbym dramatyczny. I czeka nas totalne zagrożenie możliwości zadłużenia od roku 2014. Pan skarbnik tego nie zaakcentował, ale te składane wskaźniki od 2011 do 2013, które potem sytuują poziom zadłużenia roku 2014 i potem, no tak wczoraj żeśmy dyskutowali na Komisji Budżetowej, są dramatycznie zagrożone. Ta dzisiejsza prezentacja nie ma. Znaczy dzisiaj nie ma się odbyć dyskusja, bo pewne rzeczy muszą zostać przemyślane, także w kontekście działań prezydenta, które myślę będą w związku z tym podejmowane, ale w opinii Komisji Budżetowej, która wczoraj jednoznacznie prosiła, żeby ta prezentacja dzisiaj była, sytuacja jest na tyle poważna, że każdy z państwa powinien wyciągnąć z tego, może tak powiem, daleko idące wnioski. Myślę, że ten punkt na tym byśmy zakończyli, bo trudno na ten temat na dziś dyskutować. Ja jeszcze raz proszę skarbnika, dziękuję za to. Proszę o przesłanie, tak żebyśmy mogli państwu to wysłać. Ja tylko na koniec powiem, że trendy, które mieliśmy rok temu, dramatycznie się pogłębiają. I to, co w zeszłym roku uważaliśmy za poważny dramat, w tej chwili jest dużo, dużo większe, no bo w międzyczasie nie stało się to, co zakładaliśmy przy propozycjach Komisji Reformy Finansów. To tyle. Proszę państwa, dziękuję panu skarbnikowi, panu prezydentowi pośrednio. Przechodzimy do kolejnych bieżących punktów.